Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy, ale na samym początku. Dzisiaj, pod koniec odcinka, poznacie jedenastkę wszechczasów naszej załogi. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jestem ciekawy waszych propozycji, kto taką jedenastkę mógłby poprowadzić, bo to jest bardzo ważne. Piłkarze, sami nie grają, potrzebują szkoleniowca, który ich odpowiednio ustawi. I jestem ciekawy waszych wyborów, więc proszę napisz w komentarzu, jaki według ciebie trener powinien ich poprowadzić. Oczywiście, jak spodobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Na więcej materiałów i proszę, żebyście dobili do 500 łapek w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału, ale także mój wybór jako trener to jest Johan Cruyff. To jest świetny trener, zawodnik, dlatego nie chciałem dać do mojej jedenastki z tego powodu, że chciałem go mieć jako trenera, ale jestem ciekawy waszych propozycji, a teraz już zapraszam do oglądania. Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem po nasze skrzydło bierzemy Sheffield United, drużyna, która przez ostatnie sezony naprawdę dobrze prezentowała się w lidze angielskiej. W tym roku niestety zajmuje ostatnie miejsce i raczej spadnie do niższej ligi. I tutaj my spróbujemy w pierwszym sezonie odzyskać blask tej drużyny i spokojnie utrzymać. Miałem nie do końca przemyślany pomysł na tą drużynę. Przede wszystkim chciałem rozpocząć grę być może inną formacją, żeby nie grać na pięciu obrońców. Niestety to mi się nie udało, więc dosyć szybko musiałem zmienić swoje ustawienie i swoją mentalność do tego zespołu. Smith Rowe to jest bardzo ważny zawodnik, to jest ta gwiazda, którą będziemy wyszkalać. To jest ten zawodnik, który ma być kiedyś legendą Sheffield United. To jest zawodnik, który ma być naszą przyszłością i przepustką na lepsze granie, ale to dopiero za parę lat. Na początek on musi się dobrze rozwijać. Potrzebuje odpowiedniego wsparcia, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Mamy na przykład Bergę, defensywnego pomocnika, który naprawdę świetnie się rozwija i dobrze wygląda jako ten defensywny pomocnik. Goldson także ważne wzmocnienie w rundzie oczywiście jesiennej, żeby to wszystko trzymać w odpowiedniej ryzie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. 14 miejsce po 21 kolejce, nieźle. Patrząc na to, jak aktualnie Sheffield United gra, to my zaprezentowaliśmy się dużo lepiej. 6 zwycięstw, 3 remisy, aż 12 porażek. Dosyć dużo bramek tracimy, choć gramy na 5 obrońców. Choć delikatnie próbowałem gdzieś tam zmienić ustawienie. Próbowaliśmy grać na przykład 4-3-3 z takim fałszywym napastnikiem i na przykład Rose wtedy właśnie grał taką pozycję. Ewentualnie graliśmy formacją 4-2-2 czy 4-4-1-1, ale przeważnie musieliśmy niestety grać formacją na 5 obrońców, bo tak ten zespół był stworzony i w tym roku jeszcze niestety nie mogłem przeskoczyć. Jak możecie zauważyć, zajęliśmy 16 miejsce, ale pod koniec sezonu miałem już pewne utrzymanie. Dlatego grałem młodzieżą, żeby ich jak najbardziej rozwijać, żeby ci zawodnicy już na następnych sezonach mieli zdecydowanie większy overall, żeby to wszystko było progresywne i żeby to wszystko dobrze wyglądało. Dlatego zaryzykowaliśmy, że będziemy niżej, ale za to mogliśmy rozwinąć młodych zawodników. A to był klucz do kolejnych sezonów. Jak możecie zauważyć, na przykład nasz Ferrancus, 8 bramek, fajnie, lewe skrzydełko. Gdzieś na koniec grałem już po prostu taką fałszywą tiki-taką, że chcieliśmy grać dosyć szybko, wymianą pozycji i fajną, krótką piłką. Niestety nie do końca to grało, bo przegrywaliśmy dużo spotkań, ale to też przez to. Sezon drugi, czyli przebudowa, dopiero się rozkręca. Mamy swoją gwiazdę, jakim jest Smith Rowe, ale oczywiście patrząc na tą jedenastkę, potrzebujemy przede wszystkim skrzydeł. To jest coś, co nas bolało w poprzednim sezonie, bolało, przypuszczam, Sheffield w poprzednich sezonach, że niestety nie mają tak zbudowanej jedenastki, żeby móc zmieniać odpowiednio styl gry pod każdego przeciwnika. Dlatego potrzebowaliśmy młodych, gniewnych Anglików, którzy naprawdę wzmocnią nasz skład, zwłaszcza, że chyba pierwszy raz tych zawodników zakupiłem do kariery, więc jestem ciekawy, jak to wszystko się rozwinie i jak ta przebudowa będzie szła w odpowiednim kierunku. W tym momencie utrzymaliśmy się w lidze. W tym musimy zrobić krok do przodu, żeby spokojnie utrzymać się w środku tabeli pomiędzy 10 a 13 miejscem. To będzie mi naprawdę odpowiadać, jak zrobimy krok do tyłu i na przykład zajmiemy te 17 miejsca, 16 miejsca, ale dzięki temu rozwiniemy młodych zawodników, ok, ale musimy zrobić delikatny progres zdecydowanie z overallem i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Niestety takie drużyny jak Newcastle bardzo mocno się wzmacniają i wielu utalentowanych zawodników tam idzie. My aktualnie zajmujemy 13 miejsce, więc delikatnie odjeżdża nam ta czołówka, czyli Newcastle, Crystal Palace, Everton, te drużyny, z którymi w tym momencie możemy rywalizować. Musimy mieć jeszcze inną kadrę, jeszcze lepszą, żeby z nimi przynajmniej rywalizować, a później możemy myśleć o pierwszej szóstce na przykład, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Rose jest po prostu genialny, świetnie się rozwija, przede wszystkim gra jako ten fałszywy napastnik w dwójce z napastników. McBurnie jest dobrym zawodnikiem na przykład do przyjmowania piłki, do odgrywania, ale cały
cały czas potrzebuje kogoś, kto będzie na przykład za nim stał. Potrzebujemy w następnym okienku transferowym na przykład zawodnika, który będzie lepszym napastnikiem. Aktualnie zajęliśmy 12 miejsce, czyli to, co nam chodziło, zrobiliśmy krok do przodu. Zauważcie, że Arsenal jest 11, strasznie spadła ta drużyna. Newcastle jest za nami, choć ma lepszą kadrę. Bo naprawdę Newcastle się wzmacnia wielkimi nazwiskami, wielkimi zawodnikami. Widać, że tam jest nowy właściciel i to wszystko dobrze przejął. Ma pomysł na tą drużynę. My niestety w pucharach mieliśmy trochę pecha, bo z Brighton przegraliśmy, gdzie mieliśmy więcej strzałów oddanych, gdzie graliśmy lepszy futbol, ale niestety zabrakło tej jakości w defensywie, dlatego też musimy gdzieś tam pomyśleć, czy tą defensywę nie warto wzmocnić na kolejne sezony. Mavidi bardzo świetnie wszedł ten zespół, 15 bramek, 3 asysty, to jest coś rewelacyjnego, a my zobaczymy się już w sezonie trzecim. W sezonie trzecim od władzy Sheffield United dostaliśmy prosty cel, awans do Ligi Europy, więc postanowiłem, że musimy na pewno się wzmocnić. 50 milionów na transfery to jest okej, wynik, ale wydaje mi się, że troszkę za mało. Patrząc na to, jakie mamy braki, patrząc na przykład cały czas na Crystal Palace czy na przykład Newcastle United. Douglas Luiz będzie naprawdę przydatną mi opcją, zwłaszcza, że drużyna spadła. Tak samo jak nasz napastnik, który bardzo dobrze wkomponował się w ten skład i dobrą parę robił z Smith Rowest, który naprawdę świetnie się rozwija. Więc jestem ciekawy, czy ci młodzi zawodnicy pociągną nas do sukcesów. Wydaje mi się, że aktualnie mamy kadrę na pomiędzy 10 a 8 miejsce. 8 miejsce może dać nam Ligę Europy. Pamiętajcie, że to jest Liga Angielska i tutaj 8 drużyn gra przynajmniej w europejskich pucharach. W tym momencie przynajmniej, kiedyś będzie zdecydowanie więcej, patrząc na to, co zrobili na przykład z nową formułą Ligi Mistrzów, czyli Ligą Europy. W tym momencie zajmują 8 miejsce po 21 kolejce, więc to jest nasza szansa. Raczej w pucharach nie mamy szans, żeby zwyciężyć, choć będziemy walczyć do ostatniej kropli potu, ale Arsenal na przykład jest 5 punktów przed nami, więc wydaje mi się, że troszkę nie mamy szans. Arsenal, który zrobił krok do przodu, ale on ma większą tradycję, większy klub i przez to łatwiej tam przychodzić dobrym zawodnikom. Nam ciężko, żeby ktoś do nas przyszedł w tym momencie, bo jeszcze mamy tą kadrę młodych, utalentowanych zawodników, ale na przykład takiego Varana nie do końca możemy zakupić z tego powodu, że marka drużyny jest za mała, żeby on tutaj przyszedł. Wydaje mi się, że bardziej kluby takie jak Arsenal, Tottenham mogłyby go skusić, ale nie my. Chelsea na przykład zajęła 7 miejsce, my 8, ale przez to, że daliśmy radę pokazać się właśnie z fajnej strony i zająć to 8 miejsce, choć przegraliśmy minimalnie bilansem bramkowym z Chelsea, to jednak cały czas mamy potencjał, żeby zagrać w Lidze Europy w eliminacjach od pierwszej rundy, więc czwarty sezon naprawdę będzie ciekawy, bo tam będzie się bój toczył o najwyższe miejsca. No i miejmy nadzieję, że damy radę i poradzimy sobie w tej przebudowie. 14 bramek Smith Rowest to jest naprawdę świetny wynik, zwłaszcza, że nasi skrzydłowi także dodali odpowiednią ilość bramek. Bramford, 8 bramek, troszkę słabo jak na napastnika, wydawało mi się, że będzie lepszym, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał sezon czwarty. W sezonie czwartym, ale to nie będzie ostatni sezon, z tego powodu, że w piątek będzie druga część Sheffield United. Bo wydaje mi się, że ta kadra potrzebuje jeszcze paru wzmocnień i chciałbym, żebyś w komentarzu napisał, jakich zawodników mam zakupić właśnie do tej jedenastki, które będą realistyczne, a podniosą poziom naszej drużyny. Na początek widziałem, że Sirigu na przykład jest zawodnikiem, który w tym momencie nie ma klubu. Weteran, 36-letni, który pomoże nam w rozwijaniu młodych zawodników. Takiego zawodnika potrzebowaliśmy, tak samo jak Ilaramendi, który ma już swoje doświadczenia z wielkimi zawodnikami w Realu Madryt. Zna doskonale europejski smak futbolu, na pewno przyda się w szatni. To nie będzie moja pierwsza opcja, ale rezerwowe. Tak samo jak Aaron Ramsey, który przychodzi do nas jako ten wojownik środka pola, który ma natknąć poszczególnych zawodników. Rafa Mir to jest zawodnik, który bardzo mi się podoba w USA. Jestem ciekawy, jak tutaj się rozwija. Wydaje mi się, że jako taki drugi napastnik naprawdę może się przydać, jak rezerwowy na razie, który będzie wchodził, bo wydaje mi się, że na razie nie nadaje się jako pierwsze ogniwo, ale zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądać, jak to wszystko będzie się rozwijać i miejmy nadzieję, że kolejny odcinek już w piątek będzie naprawdę udany i to Sheffield United zdobędzie mistrzostwo Anglii, bo niestety w tym sezonie było dziwnie. Bo w pewnym momencie zajmowaliśmy nawet 16 miejsce, 12. Pierwsza runda, nie najgorzej, ale cały czas to jest krok do tyłu, niż patrząc na poprzedni sezon. Brighton bardzo się wzmocniło. My nie mamy takich funduszy także, żeby zakupywać gwiazdy. Mamy już lepszą markę. To jest bardzo ważne, bo wtedy możemy
zachęcać poszczególnych zawodników, żeby do nas doszli. Oczywiście, jak spodoba Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Mam nadzieję, że dobijemy do 500 łapki w górę. To jest naprawdę przydatne. Uwierzcie mi, ta łapka w górę naprawdę dużo daje, tak samo jak zostawienie komentarza. To świetnie promuje filmy, a bardzo tego potrzebuję, ale żebyśmy stwarzali razem załogę, to musicie to robić. Tak samo jak ja staram się jak najlepsze materiały wam dawać, choć wiem, że czasem popełniam błędy językowe przede wszystkim. Tutaj zobaczcie, Smith Rose wychodzi sam na sam z bramkarzem, ale jeszcze gdzieś tam zobaczył delikatnie wzrokiem, że gdzieś tam jest lepiej ustawiony zawodnik. Zajęliśmy 8 miejsce, znowu będziemy grać w barażach do Ligi Europy, ale w Lidze Europy doszliśmy do finału, gdzie zagramy z zdecydowanie lepszą drużyną aktualnie. Niestety w FA Cup przegraliśmy ze Spurs 2-1, szkoda, bo patrząc na potencjał drużyny, to mamy równe szanse, ale niestety w Carabao Cup też przegraliśmy 3-0. Niestety na symulacji czasem komputer wystawi dziwne składy i tutaj wystawił. Niestety patrzyłem, który zawodnik jest zmęczony i patrząc na to, że sami juniorzy zagrali w tym spotkaniu, to mnie troszkę zdziwiło. Zagramy z Romą. Finał Ligi Europy. Naprawdę ciężka droga była przed nami, ale doszliśmy tutaj, więc możemy zagrać nawet w Lidze Mistrzów. To już by była sensacja, jak na Sheffield United. Zawodników, którzy są troszkę nieoczekiwanymi bohaterami tego sezonu. Zobaczcie, Hertha Berlin 3-2. To był ciężki mecz, gdzie dopiero w końcówce strzeliliśmy to jego decydującą bramkę. A tutaj zobaczcie poszczególnych zawodników. Naprawdę dobrze to wygląda. Naprawdę jest to solidna kadra, ale niestety na ligę angielską jest za mała. Potrzebujemy odpowiednich nazwisk, dlatego liczę na was, że dacie w komentarzach naprawdę fajne propozycje. Moreno, Zaniolo, Diop, Spinazzola, Villar. To jest naprawdę dobra jedenastka. Zobaczcie na blok defensywny. AS Roma zrobiła niesamowity krok do przodu. Naprawdę zrobiła krok do przodu niesamowite i jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać w tym zespole, bo za rok spokojnie mogą walczyć o byt w Lidze Mistrzów. I jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda, bo zwłaszcza tam w lidze. Jak możecie zauważyć, zmieniliśmy ustawienie, zagraliśmy pod koniec sezonu 4-2-3-1 i to zdecydowanie lepiej działało. Niestety nie w tym spotkaniu, ponieważ przegraliśmy 2-1. Smith Rose, jedyny bohater tego spotkania z naszego klubu, który jakokolwiek się prezentował, reszta gra słabo. Zwłaszcza Ramsey, który kompletnie nie może się odnaleźć w naszej lidze, w lidze angielskiej, którą zna tak doskonale z Arsenalu, tutaj nie potrafi się odnaleźć. Jak możecie zobaczyć, Smith Rose 28 bramek, wreszcie ten sezon przełomowy, 23 lata, 88 overalla. Bramford tak samo, świetny sezon, ale niestety poszczególne ogniwa były słabe, zwłaszcza defensywę, i tu potrzebuję wzmocnień z waszej strony. Defensywa i być może coś zmiennicy. Jestem ciekawy waszych propozycji i naprawdę jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. A teraz życzę wam miłego dnia. A tak wygląda nasza jedenastka, nasza załogowa jedenastka wszechczasów. Jaszyn jako bramkarz, prawy obrońca Lam. Oczywiście na środku obrony dwójka Hiszpanów, Puyol, Ramos. Świetny duet, jeden bardzo dynamiczny, drugi bardzo charakterny. Roberto Carlos i jego świetne uderzenia z lewej nogi, oczywiście na lewej obronie. Wieje raczej nasz generał środka pola Xavi, kreator, który będzie idealnie uzupełniał atak i obronę. Maradona jako ten zawodnik, który będzie biegać praktycznie prawe, lewe skrzydło, środek, żeby rozgrywać te akcje. Prawe skrzydło także zawodnik, który będzie często schodził do środka, czyli Leo Messi, Cristiano Ronaldo, który przeważnie będzie wykańczać akcje z lewego skrzydła. No i nasz rodak Robert Lewandowski. Tak się prezentuje nasza jedenastka. Oczywiście, jak spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. A my widzimy się oczywiście w piątek.